4. Na pewno zimny prysznic dla zespołu po 5 zwycięstwach z rzędu, gdzie też jeszcze w historii Gieksy pierwszy dzień nie zdarzyło. Nieprzyjemna sytuacja, wiadomo, dla zespołu, ale chcemy się jak najszybciej odkuć. Fajnie, że szansa już jutro się zrewanżować za tą porażkę ze Stalą w Chojnicach. Mam nadzieję, że będzie pozytywny mecz dla nas i dalej będziemy kontynuować serię kolejnych zwycięstw i dobrych meczów. Mam nadzieję, że te 5 meczów z rzędu wygranych dadzą jakiś taki pozytywny jeszcze impuls drużynie. Wiadomo, że Stal nas troszkę zatrzymała, ale trzeba przynajmniej stali, że dobrze grali, dobrze nas rozpracowali. Zabrali nam wszystkie atuty, szczególnie w drugiej połowie. A Chojnice, wiadomo, przekładali swoje mecze, też miały ciężki terminarz, także mam nadzieję, że to wykorzystamy. Wiadomo, że ten ścisk od drugiego do ósmego miejsca jest bardzo mały, tam bodajże są 2-3 punkty, także jeden mecz może na to zaważyć, ale to nie jest kluczowy mecz. Na pewno kluczowy jest ten miesiąc, te 4 kolejne mecze. Jeżeli rozegramy je dobrze i zdobędziemy w nich dużo punktów, to myślę, że po kwietniu wszystko się wyklaruje w tabeli.